Wesołe przygody bliźniaków Klary i Kuby. Klara, Kuba, mama Patrycja, tata Piotr. Klara i Kuba idą na szczepienie ochronne. Skończyliście jeść? Bo za chwilę musimy wychodzić. Ty nie chcesz iść na szczepienie. Boję się igły. A wiesz, synu, że ja też kiedyś byłem taki mały jak wy i również bałem się szczepień. I co, uciekałeś przed nimi? Czasem miałem na to ochotę, ale gdy poszedłem pierwszy raz, przekonałem się, że to nie jest takie straszne. Trwa to bardzo krótką chwilę. Takie małe ukucie jak komara. Pójrz, mam nawet na ręce ślad po takich ukuciach. Jak tatuś dał radę, to ja też i dam. Brawo, bardzo mi się podoba twoja postawa. A w nagrodę pójdziemy do sklepu z zabawkami i będziecie mogli sobie coś kupić. Super! Klaro, czemu nie idziesz? Co się dzieje? Nie dam rady, mamusiu. Boję się. Kochanie, to szczepienie jest bardzo potrzebne, a wręcz konieczne, abyś zdrowo rosła. Obiecuję, że cały czas będę obok ciebie. No dobrze. Dzień dobry, my na szczepienie. Dzień dobry, a któż to nas odwiedził? Dobrze pamiętam, ty jesteś Klara, a ty Kuba, prawda? Dzień dobry, tak, ja mam na imię Kuba. Dzień dobry, ja mam na imię Klara. Najpierw pan doktor was zbada, później zostaniecie zmierzeni i zważeni, a na końcu was zaszczepię. Czy to będzie bolało? Poczujecie delikatne ukucie, ale obiecuję, że postaram się zrobić to bardzo delikatnie. Kto jest dzisiaj naszym pierwszym ochotnikiem? Śmiało, kochani. To może ja. Zapraszam. Otwórz szeroko buzię i powiedz a. Brawo, a teraz jeszcze zaglądnę do ucha. Wygląda na to, że wszystko jest w porządku. Czy to koniec badania? Jeszcze cię osłucham. Próbuj głośno oddychać, o tak. Super, bardzo dobrze. Pani pielęgniarka cię jeszcze zmierzy i zważy, a teraz możesz poprosić swoją siostrę. Nie bój się tego badania, to nic strasznego. Pójdziesz ze mną, mamusiu? No pewnie, będę cały czas przy tobie. Widzę, że oprócz mamy masz z sobą jeszcze innego przyjaciela. Tak, to mój miś Uszatek. Zabieram go ze sobą wszędzie. Świetnie, a wiesz, że ja też w dzieciństwie miałem swoją ulubioną zabawkę? Naprawdę? Jaką? Zaraz ci wszystko opowiem. Co to za urządzenie? To jest waga. Jeśli na niej staniesz, dowiemy się, ile ważysz. Ile ważę? Ważysz 23 kg. O, jak dużo. Twoja waga jest prawidłowa. Jeszcze tylko zmierzymy, ile masz wzrostu. Mnie już pan doktor zbadał i powiedział, że jestem zdrowa jak ryba. Ojejku, ale śliczne kolorowe zwierzaki. Zaczekaj na swoją kolej, Klaro. Zobaczymy, na jakim zwierzątku zatrzyma się wasz wzrost. 110 cm. Twój wzrost także jest w normie. Też jestem zdrowy jak ryba. Wskakuj teraz ty, Klaro. Dobrze, proszę pani. O, jesteś o 1 cm niższa od swojego braciszka. To dlatego, że urodziłem się o 1 minutę wcześniej od Klary. Jeszcze tylko cię zważę. Ile ważę? Ważysz 21 kg. Dziewczynki zwykle ważą troszkę mniej niż chłopcy. Badanie, ważenie i mierzenie wyszło w porządku, więc nic nie stoi na przeszkodzie, aby was zaszczepić. O nie, tylko nie to. Jak chcesz, mogę trzymać cię za rękę. Tak, bardzo chcę, mamusiu. Zaraz, zaraz, a gdzie podział się Kuba? Nie wiem, dopiero tu był. Mam nadzieję, że nie uciekł przed zastrzykiem. W domu był odważniejszy niż ty. Pójdę go poszukać. Spokojnie, na pewno jest gdzieś w pobliżu. Kuba! Kuba!
Nie widział pan takiego chłopca w niebieskiej koszulce z brązowymi włosami? Widziałem, że w tamtą stronę szedł jakiś chłopczyk. Dziękuję. Nie ma za co. Kuba, co robisz? Nawet nie zauważyłam, jak wyszedłeś z pokoju. Spójrz, mamuś, jakie komputery! Jakie to wszystko ciekawe! Nie możesz tego dotykać. Chodź szybko, pani pielęgniarka czeka na ciebie. Przepraszam, już idę. O, Kuba się znalazła. To super, bo twoja siostra będzie miała zaraz wszystko za sobą. Mamusiu, trzymaj mnie za rękę. Dobrze, kochanie. Jeśli nie chcesz patrzeć, możesz odwrócić głowę w drugą stronę. I już po wszystkim. Taro, już po wszystkim. Oj, naprawdę? Tak szybko? Nawet nie bolało. Nieraz bardziej boli mnie, jak Kuba mnie szczypie, gdy chce, żebym zrobiła mu miejsce przy komputerze. Nieprawda. Właśnie, że prawda. Już przestańcie się sprzeczać. Kuba, teraz twoja kolej. Pospiesz się. Po szczepieniu pójdziemy do sklepu z zabawkami. Dobra, już siadam. Podaj mi prawą rękę i przez moment nią nie ruszaj. Dobrze, proszę pani. Gotowe. Już po wszystkim. Faktycznie, bo prawie nic nie poczułem. Tatuś miał rację. Przecież jak kukucie komara. Ja dla was również mam niespodziankę. Nagrodą, że byliście tacy grzeczni, mam dla was naklejkę Dzielny pacjent. Super, przykleję ją sobie w moim domku dla lalek. Dziękujemy bardzo za fachową pomoc i miłą atmosferę. Dzieci, co się mówi? Dziękujemy i do widzenia. Nie ma za co, było mi bardzo miło i mam nadzieję do zobaczenia na kolejnym szczepieniu. To co, mamusiu, teraz jedziemy do sklepu z zabawkami? Mam lepszą wiadomość. Nie musimy nigdzie jechać. Tu obok szpitala jest sklep z zabawkami. Ale tu kolorowo. Bardzo mi się tutaj podoba. Ojejku, tyle tu superaśnych zabawek. Pamiętajcie, że możecie wybrać sobie tylko po jednej. Nie mogę się zdecydować. Ja chciałbym tego bączka do kręcenia, mogę? Tak, oczywiście. A ty, Klaro, wybrałaś już sobie coś? No nie wiem, podoba mi się kilka rzeczy. Szybciej, bo chcę się już bawić moim bączkiem. No dobra, biorę tę laleczkę. Dobrze, w takim razie pójdę za to zapłacić. Ale super dzień, a tak się go baliśmy. Teraz już wiemy, że nie trzeba obawiać się szczepienia. A wy, drogie dzieciaczki, jeśli także boicie się szczepienia ochronnego, to gwarantujemy wam, że to nie takie straszne, jakby się mogło wydawać, a bardzo potrzebne, abyście mogli zdrowo rosnąć.